Cześć. O, dzień dobry, panie Tadeuszu. Dzień dobry. Jakieś pytanko może? Zatem szybki przystępujemy do pytań. Dobrze. Ile razy szatan ograł Jezusa w hokeju na trawie? Tak jest zapisane w Ewangelii Świętego Mateusza. Pierdolę, dobry. No, dobra, dobra. Kolejne pytanie. Co się zbierze, kiedy zebrać ziarnko do ziarnka? Gdzie tam gówno się zbierze? Którą mapę dajecie? Kupka! Dzień dobry. Dzień dobry. Ooooo! To masz gościu, kurwa, reakcję bo... Zgadza się. O, kocham takich. Zgadza się, że to mutuje. No, zadaj mi pytanie. Nie, kurwa, zostaw go. Na własną odpowiedzialność. Ja chcę pobawić z nim trochę, dawaj, chcę. Na własną odpowiedzialność. Przez jakie i pisze się słowo mydło? O, zamknięte. Kreskowane. Żadno. Parazite. No jedziesz dalej, Tadziu. Dobrze. No to jedziemy. No jedziesz jeszcze. Napięcie sięga zenitu. Zaczynamy rozgrywkę. Nabieramy głęboki oddech. Mów mi jeszcze. Elektronika, jak nazywa się format zapisu optycznego, w którym do zapisywania używany jest laser niebieski. DVD. Mydło. Kotwica. Nowy Testament. Jakie pokarmy rozmnożył Jezus, karmiąc tłumy w okolicach Kafarnaum? Chleb! Chleb! Nie wiem. Morda, śmiecie, morda. Alkohole. Aha. O. Wypaliśmy spory pakiet pytań, zresztą liczba pytań jest nieograniczona. Proszę teraz posłuchać, bo pytanie będzie muzyczne. Posłuchał pan? Tak, posłuchałem. Nie. Dobrze. No i co to jest? Tak, posłuchałem, no i dobrze. Punkt dla ciebie. Kurwa, dzięki. To się zgadza. To się zgadza. Ja wyspałem wszystkich do typa. Gdzie mieszka papież? W Bydgoszczy. W Bydgoszczy. Nie śmiej się. A co mi, kurwa? Mydło. Jebany. Jestem. Jak nazywa się dziecięca zabawa, w której jeden z uczestników z zawiązanymi oczami goni słoneczko, i chyta? Słoneczko. Ciupa babka, ciupa babka. Słoneczko. Seks za pomocą różdżki. Mówiłem, słoneczko. Dobra, jestem. Raczej nie. Jestem. No jak nie, jak tak? Jakim okrzykiem od XV wieku heroldowie oznajmiali śmierć króla Francji i powołanie jego następcy? Allahu Akbar, wieś. To się zgadza. No to nie. Też się zastanawiam. Sport. Kto od 2013 roku pełni funkcję selekcjonera reprezentacji Polski w piłce nożnej? Masz jakieś krótsze pytania, bo nie usłyszałem? Tak. Nawałka. Dawaj jedno. Kto w XVII wieku namalował Kleksa? Chyba Kleksa, chyba nie wiem. Sztuka.
Którą dyscyplinę uprawia Lionel Messi? Koszykówkę. CSGO. Messi to kolarz. Tichy. Tak. To myślałem. W którym wieku urodził się Witold Gombrowicz? Nie wiem, urodził się. 1974. Witold Gombrowicz urodził się w wieku 130 lat. To dinozaur! Jesteś taki słaby, gościu. No, że cię zabiłam. Raczej nie. No, dawaj, Tadeusz za mną stoi. No to jedziemy. No, dawaj. Ale gdzie? Literatura dziecięca. Jak miał na imię Murzynek przyjaciel małpki Fikimiki? Murzynek Bambo! Murzynek Bambo! Murzynek Bambo! Szrek. Miki Fiki, o chuj chodzi. Popyła się następne pytanie. Do kogo porównamy coś bardzo nudnego? Mówimy nudny jak... Jak ty? Tadeusz Sąk. To jest podchwytliwe pytanie. Kabel. Co kurwa? Ale pindów się ty pojazd. Dobra, wróciłem. Typ ma dwie klawiatury. Trolek na mikrofonie. Kto jest prezydentem Rosji? Putin. Andrzej. Duda. Albert Einstein, fizyk. To się uda. To kim jest Putin? Andrzej. Raczej nie. Jasne. Matematyka. No, mam piątkę. Jest liczbą pierwszą. Nie odzywam. Tak. Nie. Tak. Ja jestem, mam piątkę z matmy, to wiem. Liczbą pierwszą jest jeden. Na dwa jest drugą. Zgadza się. Butafoniksus. Jak nazywa się cienka kiełbaska z mielonego mięsa, niezbędny składnik hot doga? Cienka kiełbaska z mielonego mięsa. Rymiona. No i sytuacja się zrobiła niebezpieczna. Chuja. Nagrodą jest Fikimiki, stary sygnał. O, miło mi, Andrzej. To jedziesz chyba dalej. Jaki zespół śpiewa piosenkę Taki duży, taki mały, może święty Twoja stara być. Jest. Taki duży, taki mały. Może wielki tak. Być. No tacy ja, duży taki. I tacy mali. Wolfgang Amadeusz Mozart. Blisko byłem. Aha. Na jakąś muzykę. Jak nazywa się urzędowe zezwolenie na wykorzystanie wynalazku opatentowanego przez kogoś innego? Kradzież. Kradzież. Gdzie łódki idzie? Ci dam kotwicę. Dzięki wszystkim za oglądanie. Piszcie w komentarzach, czy odcinek Wam się spodobał oraz wbijajcie na mojego fanpage'a na Facebooku Nowy Sklep z Koszulkami oraz jeżeli chcecie ze mną zagrać w CS-a, to dołączcie do mojej grupy na Steamie, na której jest już prawie 1000 członków. Wszystkie linki macie oczywiście w opisie. Ja lecę, biorę się za nagrywanie dla Was kolejnego trolla. Trzymajcie się i cześć!